Witam Was, moi kochani, serdecznie w grze Cooking Simulator Shelter. Czas rozpocząć nasze gotowanie na ekranie. Mam paczkę z esencją i patelnią. Czyli kompletnie, wiecie co, już długo nie grałem w tą grę, kilka dni już nie grałem. I zapomniałem, gdzie się, jak się odstawia. Tak, aha. Weź, patelnia nowa. Postaw, o, mamy dwie już. I esencja czegoś tam, kamienia. A, bo ja mam jakieś zrobić prace konserwacyjne. Słuchajcie, o kurka, o kurka, ile ja ich zakupiłem, Jezusie. No, nie grałem już kilka dni, więc można się pogubić troszeczkę. Tutaj widzę, że porządek nie jest utrzymany, więc trzeba wyczyścić troszeczkę rozlanego oleju kaktusowego czy tam czegoś. Odłożyć. Cyk. Dobra. Ogólnie. Jezusie, a co to jest? Mielonka? Ser? O, ja cię nie mogę. Wołowina, cebula, papryka, ogórek. Jaka mieszanka. Tutaj śmietany. Słuchajcie, ja nie grałem, mówię, kilka dni już ich kompletnie. Może nie kompletnie zapomniałem, ale trochę zapomniałem. A tutaj taka skrzynka stała. Ja ją odłożyłem z powrotem? Nie. Patrzcie. A co to jest? Nowe butelki jakieś. Sos sojowy. Pomelo. O ja cię w mordę. Tu jakieś. Agawa. Uhuhu. Aha, no i sezonki, które ja muszę podlać. Potwór roślinny. Wiecie co? Właśnie dopiero teraz czytam, ale też już dowiedziałem się. Użyj broni lub noża, aby się go pozbyć. Tego nie wiedziałem. No nie spojrzałem, nie spojrzałem. Słuchajcie, trzeba. A tutaj postawiłem skrzynkę, już teraz pamiętam. Miska plastikowa. Czy ja mogę postawić tą miskę i napełnić ją wodą? Mogę. Weź miskę z wodą. Czy ja mogę podlać moje roślinki? O kurka. O, już jest. Dobra. Je, no jaka zabawa. No i co z tego? Ja lubię się bawić w ten sposób. To jest moja gra i tak się bawię. O. Bierzemy sobie miseczkę wody, idziemy podlać kolejną rybkę. Jezusie. Ale to jest pusto. O. Podlany. Bo ja zapomniałem zakopać ostatnio, teraz pamiętam. Momento. Przykopię. Sadzonka. Jak ja mam je zakopać? Ej. A czemu nie mogę ich zakopać? O! Teraz mogę. O! I rosną. No dobra. Chodź tu, mój stworku kochany. Potwór roślinny. W ogóle zamiast yakitori ze szczura robić i zupę rybną, to ja się kurka bawię. I nic nie zarabiam, nie? Jest 13 już. Dobra, chodźmy, zróbmy może. Jakąś yakitori jakieś. O, ile przepisów ja mam, ja pierdziel. Ratatouille. Pancernik. Krewetka pieczona. Zupa szaszłyki. Yakitori ze szczura. Przypnij. Składnik esencja kamienia. Ale nie ma.
muszę dodać, tak? Minimalna ocena 4. O, ja cię kręcę. To będzie ciężkie. Już się boję, szczerze mówiąc. To będzie ciężkie. Dodaj do garnka 20 ml bulionu. Bulion. Do garnka. 20. 24. No pięknie. Sosu sojowego. Trzeba chyba sos sojowy dodać, tak? Tutaj pewnie będzie. Ja patrzyłem na to. Tak. Sos sojowy, dobra. Idziemy. 20 ml sosu sojowego. Yakitori ze szczura. 5 tylko dałem. 12. To jest... Jeszcze brakuje. Dobra. Mikstura 45. Nie wiem, czy to powinno być 40, no ale nieważne. Olej słonecznikowy. Proszę cię bardzo. Ile? Też 20. Holender, się boję, że... Dobra, 21. Następnie syrop z agawy. Zakwas. Sok z kaktusa. Ocet rzepakowy. Syrop z agawy. Co my tu mamy? Ocet, pomelo, rzepakowy, słonecznikowy, a sos barbecue. To passata, kaktus, wino, syrop z agawy. Dobra. 10. O, pięknie, idealnie. 10, dobra. I czosnek 10 gram. Czyli jeden ząbek czosnku. Pyk. No dobra, i teraz to mam smażyć przez 45 sekund. Ustaw cyk W albo S. sekund. Raz, dwa, trzy, no cztery powiedzmy, to dobra, 5. To się robi. Weź mięso ze szczura i skrob miksturą. Odłóż ten. O Boże. Za późno. Weź wyłącz. Bez sensu, ale to się robi? Tak, dobra, widać jak się robi mięso ze szczura. Jakie krewety mam tam. I skropić je, tak? Miksturą. Jak się zrobią oczywiście miksturki. Miksturka jeszcze gdzieś, jeszcze chwilę. Ja nie wiem, czy to 45 minut już minęło. Czosnek się zrobił. Mikstura jeszcze nie. Ale czosnek już się... Dobra. Spoko może być. Spoko, loko, maroko. Dobra. I 70 ml mikstury. Cyk i cyk. To było 20. To będzie 40. Dużo trzeba skropić.
kolejne 20. To już będzie 60 i wtedy jeszcze 10. Okej. No dobra. Teraz mam wziąć czerwoną cebulę na ćwiartki. Siedemnaście gram. Na ćwiartki 30-gramowe. Dobra, to idziemy po cebulę. 120 cebuli. Czyli jedną cebulkę. Ją pokroić mam na ćwiartki. Czyli na 4. Dobrze mówię? Zaraz, 60, tak, na 4. Pyk. 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 Trzydzieści trzy. No prawie, że idealnie. 32, 28, no prawie, że. Mięso ze szczura na kawałki, 50. Czyli na 5 kawałków. O Boże. Na 5 kawałków. Raz. Dwa. Trzy. 4 i 5. Nabina szpikulec. Wszystko. Czyli tak, mięso. Cebulka. Mięso. Cebulka. Mięso. Cebulka. Mięso. I cebulka już nie wejdzie. Zdejmij. Jeden produkt. Cebulka. I nie wejdzie. Zdejmij mi produkt ostatni. Mięso. A czemu to nie wejdzie? Niedobrze. Zabrakło cebulki. Bo źle pokrojone, nie? I grilluj. No trudno. Mam nadzieję, że 4 gwiazdki będą. Grillujemy, grillujemy, grillujemy przez 90 sekund. A nie, cebulę. Cebulę się. Stój, 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 stój. Miałem nabić na mięso. Nabij na szpikulec, ale co? Wszystko? A bo tak, nie wiem, chyba tak. Niech się robi wszystko. I cebula, i mięso. A wiecie, co ja zrobię? Będę mądry. I będę pisał wiersze. O, w taki sposób. Tak się mówi, nie bądź mądry i pisz wiersze. Chyba. Ale esencja z kamienia. Jaki tory ze szczura? Esencja z kamienia. Słuchajcie, co z tą esencją miał było? Zadania. Dołożyć specjalny składnik esencja skały. No dobra. Cebulka. No, czerwona cebulka już jest tutaj. Ale jeszcze tego nie, ten nie jest. Kebab. Ja mam nadzieję, że zaraz się cebulka mi spali. No właśnie. Odłóż. Połóż na talerz. A tą cebuleczkę, ona jeszcze nie jest dobra. To jeszcze niech się porobi. Ja ją osobno położę. Bez szpikulca.
Stymie? Produkt. Odłóż szpikulec. Weź go w łapę, gorąco, gorącą. I rzuć na talerz. Ok. Esencja, bo bym zapomniał. To jest esencja kamienia. Nie mam pojęcia, ile jej dać. Wszystko dałem. O! Okej, chodź tu. Dobra. Cztery gwiazdki. No pięknie. Ja cię nie mogę. A się bałem. A się bałem. Pięknie. Dobra, jestem kuda mistrzem gotowania. Yakitori weź tam. Spaduwa. Zupa rybna. Radioaktywna. Prosta zupa rybna. Ogórkowa. Radioaktywna zupa rybna. O Boże, ile to rzeczy. To już to jest tak ciężkie. Dobra, ale to będzie nie teraz. Nie teraz. To zupę radioaktywną zrobimy innym razem. Która jest godzina, bo nie jest jej... Może bym się wyrobił. Dobra, jedziemy z zupą radioaktywną. Wywal wszystko. Yakitori ze szczura. Ja cię nie mogę. Bulion 700. Ok, mam stówę. Mam 800, więc stówa zostanie. Jedziemy z bulionem. Cyk, lej. Lej, lej, lej. Ej, jeszcze trochę. 660, jeszcze niecałe 40. 30 coś. Dobra, za dużo. Odłóż. Powinna stówa zostawić. 104. Dobrze jest. Bulionik. Bulionik. Radioaktywny karp na kawałki. Później. Passata 200 ml. Do garnka. Passata, passata. Tutaj gdzieś było. Tu była passata. Cyk. Ale mam tych normalnie tutaj pełno butelek różnych. 200 passaty. Ile ona ma? Ta butelka? Jeden litr. Dobra, 200. No to lecimy z passatą. O Jezu, jak to wolno leci. Weź tam, przechyl mocniej. No już, 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 już. Jeszcze chwila. Dobra. Okej. Co? Już? Nie. Olej rzepakowy 50. Kaktus. Agawa. Słonecznik. Soja. Kaktus. Rzepakowe. 50. Dobra. Przechylaj. I jeszcze moment. To jest. 52. Pyk. Następnie syrop z agawy. 50. Jaka cisza, jak radio nie gra. Trochę za mało dałem. Jeszcze 3. Dobrze. Pyk. Ocet. Jej. Czy ja mam ocet? Mam. 50 też. Wszystko po 50. Płatki chili. Gdzieś miałem. Momento. Płatki chili. 20. Syp 10. 20. Następnie cebula i ziemniak. Ok. Cebula jedna. Taka nieobrana, bo po co? Pyk. I jeden ziemniak. I pyk. Dobra. Gotuj przez 60 sekund. Ustaw minutnik na
60. Dobra. Następnie dołożyć do garnka karpia. O kurko. Radioaktywny karp, nie zdążę zrobić go. Miałem go podzielić na cztery części, nie? No. Dobrze jest. Weź na cztery części. No już, krój go. Pach. 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 Cyk. Do garnka trzeba go dołożyć. Mikstura. Cyk. Teraz tak, cyk, 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 cyk i cyk, cyk i gotuj przez 60. Następnie wodę i jajo potwora, o ja cię kręcę. Litr, pyk, to się robi cały czas tak, i 300, i co? I jajo potwora, 300. Super, mam tylko jedno. A tu ma być aż, o Boże, za mało jajek pom. Jak ci ten garnek krzywo stoi? Dobra, wyłącz. To może będę musiał go jutro. Muszę jajko potwora kupić. Okej, okay. Stoi dobrze, stoi dobrze. Czyli jutro muszę podgrzać zupę. Jajko potwora kupić. 3. Bo mam tylko... O Jezu, lodówkę zamykaj. Dobra, no to jutro będzie to zrobione. Dziś z 19 nie dam rady, bo już nie dojdzie. Dobra, no to co w takim razie, moi drodzy, serdecznie chciałbym wam podziękować za oglądanie, ale na końcu musimy jeszcze, moi drodzy, podejść, wziąć... broń, amunicji, dołożyć. Okej, okay. I... nie wiem, zabić szczura jakiegoś. Okej. Mamy dwa mięsa już. Cóż, zrobię to. Niestety będzie, jest mi przykro, ale... no muszę to zrobić, czyli załatwić moją roślinkę. Żegnajcie. Żegnaj, moja najdroższa roślinko. Bezimienna. No. Zaszczeliłem. Dobra. Odstawiam broń. Co to był za dźwięk? Jakieś pterodaktyle latają, czy co? Uciekam do domu. Dobra. Jajo potwora muszę kupić jeszcze, jak będzie koniec dnia. Jedynie co teraz muszę zrobić, to tą roślinkę moją muszę, no, wywalić. Muszę ją. Przykro mi. Roślinko. Żegnaj. No. Możemy dzień zakończyć w takim razie. Muszę tylko pamiętać, żeby zebrać plony następnego dnia. I kupić jaja potwora. No jest. Nacisnąłem. Halo. Karawana przybyła, zero dań. Pieniędzy nie zarobiłem. Dalej. Dobra. Jajo.
Potwora. Kup. 4. Świetnie. Czy coś jeszcze potrzebuję? Bakłażan jest 1. Cebulę, coś tam. Krewetki. Marchewkę, to tam takie rzeczy to ja mam. Płyny. Jakiego płynu mi brakuje? Chyba śmietanę kupiłem, nie? Syrop z agawy? Zakwasu mi brakuje? Tam. Przyprawy. Dynie, kamienia, esencja, to już tam mam. Mielony kaktus, suszone płatki. Daj spokój. Na razie tego nie będę kupował. Mielona kawa? To co? Wróć. Koniec, starczy na razie. Dalej. Dalej. I zakończ dzień. No i jest dobrze. I możemy zrobić danie. Dokończyć danie. Dzień 14. On późno zaczyna te dni. O 12 godzinie. Mamy jajka. Raz. O, jak ładnie wszystko rosło. Jajeczko. Tu. Jeszcze jedno. Cyk. Zamykaj. Lodóweczkę. Teraz to do tej wody. Raz. A to się rozbija, czy? Obierz jajo. Rozbij. I wrzuć do wody. A tamto jajo. Zabierz. Rozbij. I dorzuć. Dobra. Weź. Rozbij. I dorzuć. I gotuj. Ciebie też. Do każdej porcji zupy wchodzi 300 ml zupy. No okej. Radioaktywny karp wyłącz. Czy to jest zimne? Czy to jest ciepłe? To jest ciepłe, czerwono. A to się robi. Dobra, weźmy głęboki talerz. Czy tam... Jaki to jest? Miska. Głęboki talerz. Cyk. Postaw. Następnie chochelkę. 300 ml zupy, tak? Raz. No weź ją wylej. Tu raz. Dwa, to jest 300. Do tego kawałek karpia. Ej, to już jesteś... Boże. O, będzie niedobre jajo. Masz kawałek karpia. Cyk. Następnie cebula 30 gram. Jak cebula 30 gram? Trzeba pokroić. Chyba. Cyk. Cyk. Pyk. Ile tego jest? 42, 21, 35. Proszę. 30 gram cebuli. 37 ziemniaka. O Boże. Naprawdę? Toż to normalnie kuchenne rewolucje, nie? Cyk. 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 Nie ten. Przycisk. 37 ziemniaka miało być. 27. 43. 36. Pięknie. Tutaj dorzuć. I 65 jaj od potwora. Stówę. Ona ma stówę. No to 65. Pyk. Proszę cię bardzo. I to i tyle. Biorę całość i wydawka. Przypisz. Ach, esencja. Momento. Dobrze, że można zabrać jeszcze.
Ale jest na czerwono wszystko, ja cię kręcę. O Jezu, wypadło mi jajo. Ej, rozlał zupę. Co za bęcwał. O Boże. Weź, sypnij. Weź, zobaczymy. To małe zupy. Dlaczego nie spełnia? Informacja. Technika radioaktywna zupa. Co? Za dużo karpia. Błędy w podgrzewaniu. O Boże. Za mało zupy. Weź. Przypisz danie na sprzedaż. Do widzenia. Dziękuję wam, moi kochani, serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się odcinek wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam was do tego, moi kochani. Trzymajcie się cieplutko. No porażka. Do następnego odcinka. Pa, pa.